Pani Agnieszko, też muszę powiedzieć, że do nas do gazety, tak? Oczywiście też nie będę kłamał, że spływają zdjęcia paparazzi. Jest taki jeden element sezonu letniego, który zawsze do nas przychodzi. To są Pani zdjęcia z nadmorza. Jak ważne są dla Pani te... Ten czas spędzony z rodziną właśnie nad morze. Wyobraża sobie Pani wakacje bez polskiego morza? No nie, dlatego że jak byłam dzieckiem, to sama jeździłam nad morze i bardzo to lubiłam. I mam jakieś bardzo takie silne wspomnienia. I kiedy moje dziecko urosło i już jakby zaczęło być na tyle dojrzałe, żeby po prostu coś pamiętać, coś mieć z tych wyjazdów, to postanowiłam mu pokazać to morze. Ja już teraz to nie wiem, czy on je tak strasznie lubi, to morze, bo on jest teraz w wieku takim, że nie cierpi plaży i to jest dla niego strata czasu, a dla mnie nie. No więc teraz już sama się zastanawiam, dla kogo ja to robię, czy już dla dziecka, czy dla siebie. Ja bardzo lubię pojechać nad morze, szczególnie właśnie na Hel, na Półwysep. No tam jest super. Wyjątkowa okoliczność przyrody. Ja kocham te polskie plaże, ten piasek, to, że to morze jest zimne, że jest wiatr, że się jak zmarznę, to się cieszę, że trzeba iść się rozgrzać. Jakby się cieszę z takich bardzo, bardzo rzeczy, które mi się kojarzą właśnie z tymi czasami, kiedy ja byłam dzieckiem. Aczkolwiek w tym roku to można było się tylko spocić nad morzem i naprawdę była rewelacyjna pogoda, więc super było nad polskim Bałtykiem.